Hej, hej, hej wszystkim. W ostatnim filmie powiedziałem, że coś ogłoszę, więc teraz to ogłaszę. Bębny poproszę. Będę na Pyrkonie w Poznaniu. No więc jeżeli ktoś z was będzie, możecie się przyjść, przywitać, umówić na jakieś spotkanie, bo możemy pójść na piwo, pod warunkiem, że jesteście pełnoletni. A najlepiej znaleźć mnie na grupie na Facebooku, do której dodam link w opisie, więc gorąco zapraszam, bo tam często też będę się udzielał i będziemy mogli sobie porozmawiać o jakichś pomysłach na filmy. No i to będzie wasz najlepszy sposób, żeby się ze mną skontaktować, jeżeli chodzi o Pyrkon. No i to było tyle z tego pierwszego ogłoszenia. Teraz druga sprawa. Co i jak będzie z kanałami? I jak to będzie rozplanowane. I zaczynając od tego kanału, za który pewnie się wezmę jakoś w maju, aczkolwiek może w czerwcu, czasami pojawią się tu pewne let's playe, czasami jakieś momenty z grania ze znajomymi, albo coś samemu, jakieś pseudo recenzje na ludzi, na które nie mogę sobie pozwolić na innym kanale. Wiecie, takie w moim stylu i z dystansem. I nie wiem, jaka będzie regularność filmów, ale postaram się chociaż raz na tydzień coś wrzucić. Mam taką nadzieję, że mi się to uda przynajmniej. Jeżeli chodzi o angielski kanał, cóż, zależy od ilości materiałów i w co będę chciał zagrać na tamtym kanale. Nie chcę bawić się w nagrywanie po angielsku i wrzucanie na przykład polskich napisów, czy vice versa, ale podobnie, jeżeli chodzi o regularność filmów, raz na tydzień, może dwa razy na tydzień, naprawdę zależy, jak będę miał z czasem. Jeżeli chodzi o streamy, będą raz, może dwa razy w tygodniu, w porywach do trzech, zależy jak będę miał z pracą. No pracuję w dość nieregularnych godzinach i też muszę brać pod uwagę lokatoru, więc tak rekreacyjnie będę sobie streamował po angielsku raz na jakiś czas. No i ten cały Buddha Play. Tam pojawią się pełnoprawne recenzje gier, czy sprzętu, czy jakieś podobne filmy w stylu tego filmu o Battle Royale, jaki zrobiłem na Remote Peace Gaming. I te planuję też podobnie, przynajmniej raz na tydzień, jeżeli chodzi ode mnie wstawianie filmów, bo także kto inny tam robi, Fikus, bardzo fajny typ. I ja osobiście też nie mam żadnego deadline'u czy obowiązkowej ilości filmów na tydzień, ale spodobało mi się to, co robię i mam zamiar robić to dalej. Dzień niedawno także wrzuciliśmy filmik o Oxenfree w moim wykonaniu, więc zapraszam do obejrzenia i komentowania. Link w opisie filmu albo gdzieś tutaj wstawię na filmie. No ale co dalej? Zobaczymy. Nie spodziewałem się żadnego wielkiego powrotu tak naprawdę na scenę YouTube'a, po prostu będę robił, bo wiem, że są wierni fani, którzy czekali na to i w sumie brakowało mi tego, to już wiedzieliście w poprzednim filmie. No i chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Ja osobiście wracam 8 maja, bo jeszcze mam zamiar odwiedzić rodzinę w Gdańsku i tak dalej. Więc przygotujcie się, że pierwszy nowy filmik to może być ta relacja vlog z Pyrkonu. I ostatnia sprawa. Poszukuję artysty. Po prostu osobę, która będzie w stanie dla mnie zrobić i logo, i nowy awatar, i layout na Twitcha, a także miniaturki do filmów, więc jeżeli znacie kogoś, albo sami potraficie rysować i macie ciekawy styl, wrzućcie go po prostu na grupę na fejsie, no i się z wami dogadam. A jeżeli naprawdę mi się spodoba i to nie to, że wasze arty albo współpraca z wami, to myślę, że może by się także dogadać jakieś wynagrodzenie dla tej osoby, która będzie do mnie pracowała. Także tego, no więc no właśnie. Do usłyszenia następnym razem. Damn, son, where'd you find this?